Dzisiaj parę słów o czymś bardzo ważnym, przez co wydając pieniądze czasem je tracimy. Ale co? Taka mała rzecz, a zmienia naprawdę bardzo dużo. Ale to najpierw czołóweczka, a potem wracamy. Bardzo często jesteśmy zapraszani przez firmy do tego, żeby poprowadzić szkolenie bądź dać power speech'a dla klientów, no dla klientów tych firm. Czyli często się zdarza, że jesteśmy zapraszani na jakiś event, jakieś szkolenie, na przykład firma mówi, dobra, to my jesteśmy producentem, zaprosimy naszych klientów, sprzedawców, tych, którzy sprzedają nas dalej, żebyście, i tutaj mamy różne pomysły, po pierwsze, żebyście zrobili im szkolenie sprzedażowe, czyli jak dalej sprzedawać nasze produkty, albo żebyście zrobili power speed, czyli my ich ściągniemy 300 na salę, nie 16, tylko 300 i wydajcie takiego powera, nie? Ale bardziej to się zdarza to, o czym chcemy mówić chyba przy szkoleniach, czyli tam, gdzie jest mniejsza grupa ludzi. Sama filozofia tego właśnie szkolenia prowadzonego przez nas dla ich klientów jest taka, że bardzo często firmy wiedzą, że jak mają pośredników w sprzedaży, no to po prostu sprzedaż zależy od tego, czy te firmy potrafią sprzedawać nasze produkty, nie? No jedzie nasz przedstawiciel do nich, on stymuluje niby tych ludzi, którzy tam mają sprzedawać, ale oni nie zawsze mają narzędzia sprzedażowe. Wyciągają to i proponują klientom to, do czego są sami przekonani, albo co potrafią obronić, co potrafią zaargumentować. Więc samo szkolenie jest bardzo pomocne, dlatego że w ten sposób no, po prostu dbamy o to, żeby ta sprzedaż cały czas była, żeby tam była sprzedaż na rynku. Nie jest to głupie. No, fajny pomysł. Jest taki moment. W ogóle fajny pomysł, nie? Dlatego że rzeczywiście nasz handlowiec jeździ po sklepach, wystawia ekspozycję, dba o to, żeby produkt był dostępny. Natomiast sprzedawca bardzo często albo ma do czynienia z kilkoma producentami, czyli może wybrać albo nasz produkt, który zarekomenduje klientowi ostatecznemu, albo może wybrać inny produkt. To jest po pierwsze. Mhm. Po drugie, czyli sprzedawca będzie wybierał to, co zna, to, co lubi, to, co umie sprzedawać. To tak, tak. A po drugie, bardzo często sprzedawca nie wie, jak nasze produkty sprzedawać. Znaczy handlowiec wie, jak ten sprzedawca ma sprzedawać, ale potem, kiedy przychodzi klient ostateczny, no to nie jest handlowiec w sklepie, tylko sprzedawca. Więc warto od czasu do czasu zaprosić handlowców do tego, żeby zapraszali sprzedawców na szkolenia i organizowali jakieś grupy, w którym my uczymy sprzedawców, jak szkolić wasze produkty. No tak, czyli mamy dwie takie główne przyczyny. Pierwsze, brak wiedzy, tą wiedzę można szybko przekazać, ale z drugiej strony, jak mówić o produkcie, to jest już inna kwestia. No mogę wiedzieć aspekty techniczne, znać produktu, nie potrafić mówić o nim, nie potrafić jego bronić ceny. To wszystko da się załatwić właśnie poprzez taką formę spotkania. Czyli wydaliście pieniądze, zaprosiliście swoich klientów, zorganizowaliście takie szkolenie i teraz tracicie pieniądze. Jak? No właśnie, zauważyliśmy jedną rzecz. To jest strasznie zaskakujące dla nas i wydawało nam się to strasznie trywialne i w ogóle absurdalne. Ale zauważyliśmy, że firmy na takich szkoleniach potrafią bardzo szybko tracić pieniądze, z jednego prostego powodu. Wyobraźcie sobie tą sytuację. Jesteśmy z rana, my czekamy na rozpoczęcie szkolenia. Jest z ramienia firmy organizującej spotkanie, jest jakiś handlowiec, niekoniecznie znający wszystkie osoby, które przyjadą, no bo on jest z jakiegoś regionu, a osoby się zjeżdżają, no może częściowo od kolegi z regionu, częściowo od niego, częściowo jeszcze od drugiego kolegi. Czasami jest jakiś kierownik, dyrektor, czy ktokolwiek inny, też z ramienia firmy organizatora tak zwanego. No i słuchajcie, wchodzą te wszystkie osoby do sali szkoleniowej, goście de facto. To są handlowcy z tamtych firm, które są pośrednikiem sprzedaży. No i my mówimy, dzień dobry, witajcie, siadajcie, zajmujcie miejsca. Natomiast patrzymy, co robią handlowcy organizatora, czy właśnie ludzie, którzy są od organizatora, a oni robią nic. To znaczy, robią coś, tylko że nic w temacie organizatora, nic w temacie bycia gospodarzem, nic w temacie gościnności. Czyli zaprosiliście klientów, którzy są waszymi gośćmi. My tylko realizujemy, tak jak catering zrealizuje hotel, bo zrobi jedzenie, tak my zrealizujemy szkolenie, natomiast
to wy jesteście prowodyrami, to wy jesteście sponsorami, to wy jesteście tymi, którzy ich zapraszają, a więc jesteście gospodarzem. Ja nie rozumiem, jak można zaprosić swoich gości, zaprosić swoich klientów, czyli gości, i ich nie przywitać. I z nimi przed szkoleniem kilka słów nie zamienić, nie podać im ręki, nie porozmawiać, nie mówić, nie powiedzieć, słuchajcie, tu jest kawa, herbata, częstujcie się, czujcie się swobodnie, bądźcie jak u siebie. No już tracisz. Niby wydałeś pieniądze, bo zatrudniłeś szkoleniowców, zatrudniłeś salę szkoleniową, zrobiłeś obiad, koszty, a ich nie przywitasz. W ogóle nie, tych kosztów jakby nie połączysz z sobą w ich oczach. To jest taki jest taki stracony potencjał, bo popatrzcie, mówisz, nawet nie przywitasz. Ci ludzie się nawet witają, mówią dzień dobry, w sensie, że dzień dobry do tych klientów mówią, tylko że bardzo często jest to taki stracony moment na zbudowanie potencjału, na zbudowanie relacji, której nie było, albo zbudowanie fajnej pamięci o tym szkoleniu, że ktoś przyszedł, bo ci ludzie, którzy zjeżdżają się jako goście, oni też są zagubieni, oni też się rozglądają, co ja mam teraz zrobić, gdzie usiąść, oni są w jakiejś fazie zależności. Wystarczyłoby podejść, wziąć odpowiedzialność za ugoszczenie tych ludzi, podejść, przywitać się, podać dłoń, spojrzeć w oczy i powiedzieć: cześć, witajcie, a wy skąd przyjechaliście? Fajnie, cieszę się, że jesteście. No po prostu zamienić kilka słów, nawet jak nie wiesz, kim oni tak do końca są, no bo to może być, ty mówisz, że nie wiesz, skąd to się bierze, a ja generalnie się zastanawiałem i tak jak rozmawialiśmy, no to trochę to się bierze z tego, że nie ustaliliśmy, kto jest głównym jakby organizatorem, kto powinien być za to odpowiedzialny. Jak zwykle, jak coś należy do wszystkich, to do nikogo nie należy. Z drugiej strony to jest tak, że bardzo często ktoś, kto tam jest, no nie zna fizycznie tych ludzi, którzy przyjeżdżają, bo tak jak powiedziałem, przywitać to się przywita ze swoimi, ze swojego regionu. A ci pozostali są w jakimś sensie obcy, nie? Innego handlowca. Czyli i już tak nie czują takiej odpowiedzialności za firmę chyba. Czyli ty czujesz, ty upatrujesz to w organizacji, a ja upatruję w takich właśnie kompetencjach ludzkich, w postawie, w tym, co wynosimy z domu, bo jakby w domu ktoś mnie nauczył, że słuchaj, kurczę, jestem odpowiedzialny za to, żeby moi goście czuli się dobrze i ja wiem, że to są moi goście, to ja zrobię wszystko, żeby oni się czuli dobrze, to ja się będę czuł źle z tym, że ktoś u mnie na moje zaproszenie nie czuje się komfortowo, tak? No bo to jest mój punkt, jakby to powiedzieć, honoru tego, żebym ja gościa potraktował jak gościa. No po prostu. Niby tak, ale tak jakbyśmy mieli wprowadzić element dyskusji czy sporu do tego vloga, to jednak mi się wydaje, że nawet jeżeli z domu wyniosłeś, to możesz się krępować, czy nie wychodzisz przed szereg, czy to ty powinieneś być właśnie tym takim witającym. No tam szereg może być czynników psychologicznych. Jedno jest pewne, jakby kierownik, albo dyrektor, albo prezes, ktoś, kto organizuje, jakby powiedział wprost człowiekowi, który jest handlowcem, oczekuje od ciebie, że będziesz tam się troszczył o wszystkich ludzi, że będziesz, jesteś odpowiedzialny, jesteś gospodarzem, to zapewne, no, czy jest wychowany w tym... W twojej koncepcji to znaczy, że to jeszcze powinien mu powiedzieć, co to znaczy, żeby się troszczyć, to znaczy, że masz się z każdym przywitać, tu jeszcze mało, tak. Masz podać rękę, jak podasz rękę, to mu spojrzeć w oczy, masz wskazać kawę czy herbatę, no... No niestety, no tak się mówi, że dzisiaj tak trzeba delegować zadanie do tego czyli pokolenia nowego. Doszlibyśmy do tego w końcu, że trzeba chyba połączyć obie rzeczy, czyli pierwsza rzecz to, co wyniosłem z domu, czy moją postawę, gościnność zwykłą na takie konkretne organizacyjne sprawy. To może to powiedzmy, bo czasami dyrektorowi handlowemu nie wypada, co takiego się powinno zrobić. No, powinno się przywitać tych ludzi, którzy przychodzą na moje zaproszenie. Powinno się im powiedzieć, co mogą zrobić z kurtką, co mogą zrobić z siedzeniem, które będzie ich siedzeniem, że tam jest kawa, tam jest herbata i po prostu z nimi szczerze rozmawiać. Jak ktoś przychodzi inny, to na chwileczkę przeprosić, bo muszę przywitać innych gości, proszę się czuć swobodnie i pójść do innych gości. I każdy powinien być przywitany, zaopiekowany, każdy powinien się czuć jak gość. Jeżeli jest obiad, no to też mnie to strasznie wkurza, jak są przedstawiciele handlowi, handlowcy z jednej firmy i oni sobie siedzą przy jednym stole, a ich goście siedzą przy innych stołach. Kurwa, to tak, żeście się za sobą stęsknili, kuźwa, nagle, że musicie, teraz i tak siedzicie i ze sobą nie gadacie, często, bardzo, bardzo często, albo sobie wykupy robicie, kurwa, rozproszcie się. Pójdźcie do różnych stolików, bądźcie znowu gospodarzami, tak jak trochę panna młoda, która kurczę chodzi po weselu i przysiada się do gości. Z każdym nie? Troszeczkę, co nie? Dalej, jeżeli jest jeden duży stół i sobie siedliście i sobie siedzicie i mało tego, ludzie już, kelner podał jedzenie i wy sobie spożywacie i nagle wchodzi jeden z waszych gości i nie ma gdzie usiąść, a wy w dupie macie, no to bardzo cię przepraszam, nie?
poczuj się gospodarzem również wtedy, jeżeli kogoś nie ma i nagle doszedł, to się zaopiekuj tym człowiekiem, czy on ma gdzie usiąść, czy on ma co do jedzenia, czy dostał, czy nie dostał, czy siedzi, gdzie nie siedzi. No, mnie to strasznie wkurza, jeżeli się okazuje, że kurczę, to gospodarz siedzi w pierdala, przepraszam, je, spożywa, a ten drugi... Jeszcze pierwszy się pakuje do bumaru, nie? Tak. Kurczę, pierwszy w kolejce pod nałożenie jedzenia. Jeszcze jeden element, którego nie wymieniłeś. Tam powinna być osoba, która to spotkanie rozpocznie jako gospodarz, nie? Czyli my możemy rozpocząć, ale to nie jest tak fajnie, bo my jesteśmy czasami firmą właśnie zewnętrzną, która mniejszą jakby wiedzę posiada, czy moc, czy nie jesteśmy dla nich aż taką, za chwilę nas dopiero poznają. Oni przyjechali do jakiejś konkretnej firmy na spotkanie i fajnie jest, jeżeli ktoś z tej firmy stanie, przywita jeszcze ich oficjalnie, mimo tego, że się witaliśmy osobno, no to jeszcze oficjalnie poruszy, jaka będzie agenda, kiedy, na co możemy liczyć, o której godzinie i tak dalej, nie? To, co powiedziałeś z tymi handlowcami z kolei, że oni się razem ze sobą trzymają, to jest przeciekawe też zjawisko, że popatrzcie, że im więcej handlowców przyjedzie z firmy gdzieś tam organizatora, tym bardziej jest tendencja do tego, że oni się między sobą trzymają razem, siadają razem, dyskutują sobie razem, a ci pozostali ludzie są sami sobie. Ja kiedyś myślałem, że to być może, czy to nie jest tak, że nie wiem, że jak to są jakieś takie firmy jeszcze w fazie wzrostu, gdzie mogą nie mieć takiej świadomości, no nie są takie korporacyjne, żeby dużo szkoleń przeżyły, że może to jest brak takiego doświadczenia właśnie szkoleniowego, ale nie, bo słuchajcie, byliśmy w wielu korporacjach, które inwestowały właśnie w tego typu spotkania dla sprzedawców w sklepach chociażby. I to były korporacje międzynarodowe, bogate, które organizują takich spotkań multum i się okazuje, że tam też przedstawiciele, reprezentanci tych firm, organizatorów, korporacji też się izolowali trochę od uczestników. Oni byli sami sobie, uczestnicy sami sobie. To jest stracony potencjał. To jest taka fajna rzecz, którą można, jak to wyłapiesz, bo czasami nie jest, dyrektorzy nie mają świadomości, że tak handlowcy nie wiedzą, co zrobić, że właśnie tak się zachowują. Jeżeli to wyłapiesz, jeżeli organizujesz takie spotkanie i wprowadzisz, nawet przećwiczysz takie godzinne spotkanie w czasie spotkania handlowego, przećwiczysz, jak powitać gości, co po kolei zrobić. Jeżeli, kurczę, wprowadzimy taki mały element, to z automatu, z tego spotkania zostają dużo lepsze wspomnienia. Ci ludzie wyjeżdżają zadowoleni, bo nie tylko jest fajne szkolenie merytoryczne, nie tylko wiemy, co chcemy sprzedawać, ale my, de facto jako sprzedawcy, niektórzy przyjechaliśmy na zaproszenie, my też się identyfikujemy z tą firmą, która nas zaprosiła. My ją albo lubimy, tą markę, albo coś tam zostaje, jakieś skojarzenie negatywne. Tak, czyli generalnie dochodzimy do takiego wniosku, że możesz być kapitalnie wyszkolonym, MBA, SREE i jeszcze inne DJ-e pokończyć, ale jak nie ma w tobie człowieka, nie ma w tobie postawy, nie ma w tobie zainteresowania drugim, to wszystko, jak to omawiali Rosjanie, nafig. Generalnie na nic, to znaczy, jak się mówi, nie? To jest na nic wzięte. I zobacz, jeżeli nawet tego wszystkiego nie masz, o czym mówię, w sensie umiejętności, wyszkolenia technicznych, takich, owakich, ale w tobie jest taki ten zwykły ludzki odruch zaopiekowania się drugim, to i tak wygrałeś i tak zwyciężyłeś, a co dopiero, kiedy połączymy te jedne i drugie. Wkurzają mnie, uwielbiam, może zacznę od tych, których uwielbiam. Uwielbiam handlowców, którzy mają coś takiego jak inteligencja emocjonalna i potrafią się wczuć w sytuację gościa, który przychodzi na szkolenie, jest przez nich zaproszony i nie bardzo może się czuć. To jest dla niego wydarzenie nowe, ma jakieś obawy, nie wiem, jakiś lekki lęk, strach, cokolwiek i zostaje przywitany, przyjęty, spotkany przez swojego handlowca. Wtedy już wygrałeś, tak naprawdę wygrałeś każdy jeden kontrakt, nie? A wkurza mnie handlowiec, który po prostu traktuje z buta tych wszystkich swoich gości. Generalnie to taki handlowiec to mógłby się przydać do jednego. Jak wieczorem jest impreza i trzeba, kurczę, te słomki do drinków, to on mógłby, kurwa, z buta wyciągać, nie? Wtedy, bo naprawdę są tacy, którym czasami jeszcze słoma z butów, kurde, wystaje. Tak, potem poznajemy tak naprawdę i kulturę organizacji, i wartość organizacji, twoją wartość jako człowieka, po tym, jak ty drugiego człowieka traktujesz, do drugiego człowieka się odnosisz. Popatrz, że jak byliśmy z firmą, czasami wjeżdżamy gdzieś tam za granicę z firmami, oprócz szkoleń gdzieś tam dla handlowców, to właśnie są takie spotkania z klientami, czasami firmy zabierają, to firmy, które mają doświadczenie, to już nie patrzą, czy handlowiec ma sam z siebie taką gościnność, nie, tylko jest zarządzenie takie, które jest bardzo mądre, wy handlowcy jedziecie z nami, tam są wasi klienci, ale pamiętajcie,
że wy jesteście cały czas, służycie tym klientom, wyjeżdżacie i wy nie jedziecie się bawić, opalać. Klienci jadą się bawić i opalać, nie? Plus ewentualnie przeszkolić. Ale wy jesteście tam po to, by budować relacje. To nie może być stracony czas. To jest czas, w którym ty masz możliwość budowania relacji w innych okolicznościach. W okolicznościach, które później zaskutkują tym, że poznajecie się jeszcze z innej strony. Więc ty masz być cały czas przy swoich klientach. Handlowcy nie mają być razem, tylko ze swoimi klientami. Tak. I to naprawdę mega skutkuje. To nie jest twój czas, to jest czas dla klientów i warto o tym pamiętać zawsze, zawsze. Zyskacie, gdy tak będziecie robić. Dziękujemy wam bardzo serdecznie za tą wspólną chwilę, kiedy teraz byliście z nami. Trzymajcie się. Wszystkiego dobrego. Pozdrawiam. Do zobaczenia.